Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Świerczep, to kolejny odcinek z serii Heroes 5 PvP. Moim przeciwnikiem, tak jak i w poprzedniej grze, jest Bastek. Poprzednie starcie Inferna z Necropolią też polecam zobaczyć, ze względu na to, że zastosowałem w nim jakieś takie dosyć udane zagranie związane z posiadaniem artefaktu dającego czar na z magii, której normalnie nie znam. I okazało się to w zasadzie czymś, co tą grę przechyliło na moją korzyść, bo normalnie byłoby raczej po stronie przeciwnika i nie miałbym czym go zabić, a tak to wyszło bardzo na moje. Dobra, czyli poprzednio było Inferno z Nekropolią, to teraz może by sobie zagrał, to trzeba wyrzucić, bo tym razem chociaż wyzwanie jest pewnego rodzaju, bo Nekropolia ma troszeczkę ostatnimi czasy problemy z Infernem. Pewnie się zmienią po patchu. Mam nadzieję, że nie jakoś tam bardzo. Chodzi bardziej mi o to, że ten balans wróci do takiego bliższego 50% niż 60% tam z hakiem. Ale nie. Zagramy sobie klasycznie tak jak w Kuźni Przeznaczenia. Fanatycy, to znaczy bardziej renegaci, walczący z krasnoludami. W tym przypadku Gabriel, która dodaje mi Nie, zabiera przeciwnikowi inicjatywę, natomiast Karli to jest wzmacniający harpunników, czyli tier drugi jednostek fortecy, bohater, no i bardzo mocno strzelają dzięki temu. To tak w sumie w skrócie. Fajnie, gdyby tarcza runiczna z runami magicznej kontroli dawała te runy każdej frakcji, która ją podniesie, tylko wtedy trzeba by dać ją na relikt i można by było naprawdę ciekawe playsy robić z takim zagraniem. Co ja w ogóle bym chciał zagrać, żeby to było skuteczne na krasnoluda? Na krasnoluda jest skuteczne wiele rzeczy, natomiast kurczę, trzeba na pewno być odpornym na ogień. A jeśli trzeba być odpornym na ogień, to wypadałoby zagrać światło. No, pod warunkiem, że światło jest dobre. Odbicie pocisków Karliego jest super. Wytrzymka. Wolałbym haste, bo to chyba też na tym tierze jest haste, ale jeżeli jest wytrzymka, to jest w porządku. No i jest oczyszczenie, to teraz mogę dzięki temu robić tak, że sobie oczyszczam przeciwnika z tego, co mi nakradnie. Mam wskrzeszenie, to jest lepsze niż regeneracja na krasnoludy. Dobra. Trzeba pamiętać, że może to być broń obusieczna w przypadku krasnali i że może on kraść po prostu mi te wszystkie efekty, jeżeli będzie miał runę magicznej kontroli. Natomiast sobie zaznaczę tylko orientacyjnie, że mogę mistrza łask i mogę mistrza odwołania, znaczy muszę mistrza odwołania, żeby ten odporność na ogień mieć i spoko. Na razie tak sobie to zróbmy. Co dalej z tymi podziemiami? Plus 1, plus 4, plus 4. No dobra, fajnie. Jest szczęście. Bardzo, bardzo spoko opcja. Tu jeszcze dodatkowo atak wiedza. Ta ścieżka wygląda bardzo dobrze, bo daje plus 6 do ataku, plus 4 do obrony i plus 3 do szczęścia. Pozostałe już tak dobre nie są, bo ten tutaj jest spowalniacz prędkości jednostek. Natomiast tutaj plus 2, minus 2 do wiedzy, no to niekoniecznie do grania światłem, szczególnie przy stanią, która no tej wiedzy po prostu potrzebuje. Natomiast tutaj dobre statystyki, natomiast zabiera mi szczęście. Ale tutaj są bardzo dobre statystyki, bo plus 3, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8 do ataku. Plus 3, plus 4. Plus 5, 8, 5 dodaję. Mógłbym nawet zrobić z tego 8, 4 i plus 3 wiedzy. I jeszcze tutaj na tarczy. Nie, no to statystycznie, statystykami to jest najlepsza ścieżka. Tutaj jest tylko tyle, że to szczęście mi może przesądzić. Te 50% jest warte uwagi. Kurde, no. Jeżeli zagrałbym w buildzie szczęście, to by mnie nie bolały te kajdany, bo one są minus 1, tak? Tak, minus 1. Więc tak, musiałbym zagrać światło. W sumie zduszenie światła też jest całkiem fajne, w zamian za to oczyszczenie, bo nie wiem, czy będę miał tyle wiedzy.
No, zduszenie na krasnoludy jest fajne, bo jak on zagra też światło, to będzie mu ciężko. To jeszcze chwila z tym. Musiałbym zrobić tak: odporność na magię i zagrać sobie z szczęściem żołnierza. No i w sumie minus szczęście dla krasnali też jest fajne. Na przykład na balistę, o. Czy ja będę w stanie go wykończyć? Kurczę. Łaskę na pewno bym chciał. No i obronę będzie trzeba brać. O, unik nie, raczej to. I raczej to z tym. 20 poziomów. Trudno chyba chcieć coś lepszego tak naprawdę obecnie. W miarę kontrolna gierka z dobrymi statystykami. Więc. No i jeszcze to sobie zrysujmy. Łaska jest. Ochrona super. Lepszy kontratak to akurat tego miało nie być. Właśnie, no mówię, ten kontratak nie będę w ogóle rozwijał go. Albo będę. Dobra, potem go porysuję. Lepsza obrona, magia światła jest. Odporność, szczęście, no, żeby już cały build mieć, bo to jest taki build do dopięcia na raz. Lepsze szczęście. Szczęście żołnierza, tak. Ekspert szczęścia. Klątwa Umarlaka, dobra. I teraz tak. Zapolujmy na mistrza odwołania. No, jak ładnie. Oświecenia tym razem wyjątkowo, no nie. Ja wiem, że to jest dużo statystyk. Bo kosztem czego? Kurde. No, oświecenie spowoduje, że mogę nie dopiąć buildu. Ale staty będą dobre. A w sumie jest szansa, że tymi statami to wygram. Jak mi potem nie da mistrza odwołania, to się wkurzę. Ale pójdę na środek w związku z tym. I rozwinę to oświecenie. To teraz jeszcze mogę zaryzykować. To zaryzykuję i spróbuję jeszcze raz poszukać mistrza odwołania. Trafiłem, dobra. To mógłbym odpuścić mistrza łatw w sumie. No i rozwinąć to. No mógłbym, ale niestety gra powiedziała, że nie. Więc plus jeden siły czarów, trudno. Chociaż może nawet lepiej będzie widzieć, co on ma. Ciach. Odporność. Tak. Kurde, nawet talent magiczny dał. Odporność na ogień, to w zasadzie mi na tym zależało najbardziej. No i jest inteligencja. Statystyki 9, 11, 4, 4. No jak ta oświecenie, to tak średnio. I mam mało, znaczy będę musiał bardzo polować na to światło. Bo nie jest to pewne, że je dostanę. Natomiast statystyki będą piękne. Zaraz zobaczycie, jak to wszystko popodnoszę. Więc idźmy tam. Będzie też wiedzy dodatkowa, garstka. Tak, tu widzę jakieś delikatne ladżek się zdarzył. Ciach. 17, 15, dobra. To jest to, co ostatnio tutaj grał na mnie. Kurczę, już nie pamiętam, kto w tym momencie. 111 many mi wystarczy. Atak, obrona. Te jednostki jednak będą mocne, gdy będę miał takie chore statystyki 19, 17. I jeszcze będą większe, bo za chwilę, jeżeli uda mi się dopiąć oświecenie, to powinno być w ogóle cudnie tutaj. Logistyka, akurat tego nie chciałem. Eksperckie oświecenie samo się dopięło, idealnie. Teraz trzeba zapolować. Mam 30%. Zmniejszamy do 50%. I teraz tak. Na chwilę się pozbędę tego. Jeszcze raz. No ja wiem, że nie wyszkolę sobie jednostek, ale po prostu potrzebuję tego światła dokładnie. No i już. Żeby można było pełnoprawnie wszystko rzucać.
2014. No i teraz trzeba zadbać o to, żeby wróciło to. Żeby wróciła ta. Kurde. No dobra, jak już ten, to trudno. I pójdźmy po level. Już nie będę polował. Jest odporność. No właśnie, witalka czy odporność? Na chłopa daje dużo witalka. No ale te plus 3 obrony. Kurde, no przy 14 defa. Dwa punkty życia na przykład, przykładowo na 70 fanatyków to jest 140 punktów. Takich kuszników jest 130, to jest 260 punktów. A plus 3 defa, no to nie jest aż tak dużo. Dodatkowo już dostałem plus 1. Dobra, to weźmy sobie tą obronę. Jest 15 obrony, tak byłoby 18. Chyba nie ma co przesadzać. Jeszcze jest wytrzymka. A tak to punkty życia to jednak coś, czego te jednostki potrzebują do walki. I żeby nie spadać jak papiery. No właśnie, bo na przykład taki, chłop. No to kurczę, jak dostanie 2 punkty życia, to będzie go 500 punktów życia więcej praktycznie. Bo tam chyba z 200 coś go zwykle mamy, tak? Ile go mam? Zaraz zobaczę. O, nawet więcej. Bo to będzie prawie 600 punktów życia. Dobra. Ciach. I teraz pytanie. Czy ja chcę Serafa? Kurde. No chyba Serafa. Jak już mam tyle ataku, to trzeba to skorzystać z tego. Natomiast odporny na ogień to jestem. Szkoda tej inicjatywy trochę, ale potrzebuję się przebijać przez niego. Szybki gryf zdecydowanie tym razem będzie skuteczniejszy. Kapłani. Raczej kapłan od zdejmowania będzie mi tutaj potrzebny bardziej. Przy okazji możemy go tam zaszachować jakoś tam jednorazowo. Strzelcem wyborowym. No i tak. No i fanatyk. Przy takim ataku po prostu jest warto. I tak samo zaryzykować, że dwa razy uderzy mi. Właśnie. Wziąłem szczęście żołnierza dla nich dwóch. Jakbym nie wziął fanatyka, to jeszcze mógłbym mieć baszę. Ale nie wiem, czy mi to potrzebne. Chyba nie. Natomiast chciałbym mieć tego. O 20 więcej. Pusza. No. Bo jego spadnie sporo od razu od płomiennego, prawdopodobnie. Kurde, jaki potwór wyszedł. Wow. Nie ma tego oczyszczenia, ale dwie grupówki światła plus wskrzeszenie powinny wystarczyć. A jakby bardzo źle się działo, to jest jeszcze teleportacja, nie? Więc zawsze tam jakieś wyjście awaryjne. Tak. No i co? I wszystko. Robimy omówienie buildu, bo zapomniałem w poprzednim odcinku tak dokładnie pokazać, co ja mam tak naprawdę. Więc omówienie jest następujące. Statystyki 20, 15, 5, 10, morale 0, szczęście 2, morale podnoszę za pomocą łaski, więc statystyki naprawdę super jak na rycerza. Rzadko taki atak jestem w stanie dorwać. Teraz tak, gram pod szczęście żołnierza, więc osiłek jak dwa razy uderzy, to zawsze wartość dodana. Strzelec wyborowy pod tepa, ewentualnie zezłomowanie jednej jednostki. Fanatyk, no po prostu mocno bije przy tych statystykach. Gryf jest szybki, mam nadzieję, że kilka razy mu się uda zapikować, zanim spadnie. Mroczny kapłan ściąga debuffy, przepraszam, ściąga buffy i jednocześnie może nadać prawą moc, ewentualnie tepnąć kogoś strategicznie. Konik się będzie wbijał, Seraf się będzie wbijał.
Następnie tak, artefakty mam delikatnie do inicjatywy plus speska bohatera, to super, nic więcej, żadnych efektów pasywnych nie mam. Tutaj łaska jeden jest z takich umiejętności rasowych, no i tutaj odbicie pocisku, wytrzymałość, odporny na ogień jestem, obniżam przeciwnikowi szczęście i mogę zajrzeć do jego buildu. Mam też szansę na odparcie zaklęcia, co jest czasem game changerem, jak tam 15% siądzie, gdy trzeba. To ma przeciwnik. Przeciwnik jest ultraofensywny razem z piorunowładnym ziomkiem. Więc trzeba po prostu zrobić tak, żeby nie mógł mnie bić runami kręciołka, bo wiem, że będzie miał. Więc nie ustawiamy się pod strzała dla niego, to na pewno. No i jazda. To jest taki chyba krasnolud bardzo, bardzo potężny, klasyczny. Przy okazji w międzyczasie wam powiem, bo przeciwnik zaakceptował poprzedni raport, dostałem 44 punkty. Co to dla mnie zmienia? Że jestem 32 i brakuje mi 210 punktów na tą chwilę. Nie, przepraszam, więcej. 270. Co? No rzeczywiście, zmieniło się trochę w tabeli. 270 punktów. No to przeciwnicy w tym samym czasie mi odjeżdżają. 7, 10, 12, 10. Bez balisty. Szczęście minus 1, więc fajnie. Patrzcie, jaką piękną arenkę zrobiłem na turniej poprzedni i na ten będą też takie ładne. Takie ładne domeczki i wszystko. W ogóle jeszcze ładniejsze rzeczy porobię. Champion na środku. Gryf gdzieś tam sobie niech będzie. Tutaj nie. To byłby strzał w kolano. Tutaj sobie zrobimy. Ciach, ciach. No, przerwę łańcuch, więc będzie od razu spoko. Albo nawet jeszcze lepiej. Tak zróbmy. Do rogu. Chociaż to może mieć strategiczny. No bo i tak będzie chciał to mnie zastawiać, a mi nie zależy na tym, żeby go chronić jakoś specjalnie. Natomiast takie ustawienie byłoby błędne. Tak jest lepiej. No i lecimy. Te 5% inicjatywy wpłynęło na to bardzo korzystnie. Bardzo korzystnie. Co ma przeciwnik? Ma ekspert ataku, ekspert obrony. Więc jest być może jakaś magia grana. Jaką mam szansę na morale? A morale mam minus 1. No to rzeczywiście olbrzymią szansę. No to trudno. Właśnie. Czy to zadziała w ten sposób, że jego specka... No właśnie. Jednak chyba warto tutaj w niego się... Poczekaj, a nie ma żadnych boostów do prędkości? Nie ma, no to na pewno użyję specki. XD. Chodź tu, kurde. Dziesięć procent. Ty złośliwcu. Pierwsza pójdzie w takim razie... Bo on mu oddał za 100 10-4. Dobra, to nie jest tak źle. Misiek dochodzi oczywiście tutaj. Jeszcze jak go wystraszy, to kurde. No co prawda nie byłoby to jakoś nie wiadomo jakie obrażenia. No ale na pewnej planszy w miśka to by go tam trochę pokiereszował. Za 30 by spadło. Szczęście 0? Zaraz. O ty. To skoro obniżasz mi to masz pelerynę. A, to niedobrze. No muszę wziąć tą odporność na ogień, dopiero potem rzucę łaskę. Przepraszam, odporność na strzały, bo się zbliża tutaj harcownik. Mam odporność na ogień i ochronę, więc ta ścianka będzie mało strasznie biła, nawet jak mi tam rzuci ją.
Dlaczego nie używa run? To jest trochę takie dziwne. Przeciwnik jakoś tak chyba zapomniał. Nie wiem. Nie wiem czemu. Bo tak to no, ja chciałem ochronić Serafa. No, tak jak mówię, to nie było dużo. Teraz tak. Haste. Bo potem sobie rzucę, potem ten teleport rzucę. Na razie nie jest mi potrzebny. W sumie to sporo. Ten. Ściana ognia 163 punkty. No to nadal nie jest tak mało. 30%, 20%. No to w sumie pewnie musiałbym sobie to policzyć, bo to nie jest tak, że 45% mniej, tylko na przykład dana wartość razy. Okej. Okay. Zapłon. Okej. 34, miałem rację. Dobra. No będzie próbował pewnie w czempiona. To dla niego najbardziej takie korzystne jest w tym momencie. Przyznaj ma tę zaletę, że jest frakcją, która nie ma, nie potrzebuje bać się kontowania tak naprawdę, bo nie ma co się, nie ma możliwości ustawienia się tak, żeby jednostka przeciwnika zmusiła swoją jednostkę, znaczy naszą jednostkę do tego, żeby nas zaatakowała. Runy. Dobra. No trzeba tą łaskę rzucić, bo będzie lipa. Jak będą mi tutaj ten demoralować, to będzie słabizna straszna. Okej. Okay. 3 umarło. Na razie do rogu. Ty podejdź sobie bardziej tutaj. I do przodu. I do przodu i ten runy szału. Fajnie, że te obrażenia są no, prawie znikome. Na pewno dobrze, że wziąłem odporność na ogień, jest to super sprawa. Runy magicznej kontroli. O właśnie, to jest to. No tak, jeszcze mnie przesunął. Więc łaska. Wlatujemy sobie tutaj. Dobra. No i ten to fajnie akurat, bo na tej łasce będzie jeszcze szybciej latał. Runy Berserkera. Okej, nic się nie stało. Spadniesz zaraz za nim, tak? Od razu na niego. Możesz też spaść na niego lub na smoka. To chyba na smoka będzie tak najlepiej. Bo się na pewno nie ruszy. Teleportacja. Teleportacja tak gdzieś tutaj. Nie, czekaj, może tutaj. No, bo mi za. Chociaż. Nie, skoro ma runy magicznej kontroli, to nie, to muszę stanąć tutaj. Bo mi zależy, żeby podejść do tego i go prawdopodobnie w tym momencie go usunę z planszy. Fanatyk się zajmie miśkiem, jak da radę. No tutaj nie jest tak kolorowo jeszcze, jakby się zdawało. No te runy będą mi tutaj strasznie psuć. Strasznie psuć. Szkoda mi ten, że ten gryf też trochę został zahaczony.
Mam nadzieję, że nie wygłupi się i nie wyląduje w żadnej ścianie. Smog, górnik. No nie ma gdzie postawić, żeby obniżyć mu obronę. Ten jest opancerzony? Nie jest. Można by było go ściągnąć całego za pomocą kusza. Znaczy strzelca wyborowego. Kurczę, no nie układa się dobrze pasek. Będę musiał dać weighta na nim. No i jak dam weighta i grupówkę wytrzymki, to powinno się to jakoś zgrać w miarę ładnie. No bo ta kulka tutaj nic nie robi. Trochę wystawiłem chłopa pod kulkę. Dobra, nie pomyślałem. On ma co? On ma ukradzione odbicie pocisku z konia. No koń niestety spadnie. Fajnie, chociaż jakby konterkę ściągnął czy coś. Nie ściągnie. Dobra. Grupowa wytrzymałość. Czech. Ta, i on da weighta i wpadnie zaraz za niego. Dwie sztuki, bardzo ładnie. Runy szału bojowego, tutaj wejdzie sobie. Dobra. Znikome obrażenia, więc spoko. Przede wszystkim ta wytrzymałość naprawdę dużo daje. No, jakaś konterka by się przydała, dobra. 271, spoko. Niestety go też oszołomił, co nie jest dobre. Będę musiał jakieś wskrzeszenie rzucić. Teraz tak, runy magicznej kontroli. Okej. Trzeba będzie go teraz złomować, no zrobić sobie na przykład co? On jest opancerzony, tak? Nie jest. To można go w sumie ściągnąć za pomocą kusza teraz. Jak podejdzie mi do łucznika, to... Okej. Dobra. Takie obrażenia, to nie obrażenia. Daj weighta. Super. 13. Dwa razy? No pewnie, że tak. Dobra. To też sporo zmienia. No właśnie dlatego sporo to zmienia. Więc teraz tak. Tepka była, to było, to co robimy? Ty masz jakieś buffy na sobie. Ty masz odbicie pocisku. No, ciekawe, że nie ściągnął ze szczęściem żołnierza na pełnym tym. Dobra, to takie drobne. I teraz robimy teleportację. Tak. Od razu też możemy sobie spaść na smoka. 126, no, gigaczat. Tylko proszę o max rolkę. 95, bardzo ładnie. Kończą mu się jednostki, no mi też zresztą, ale to coś się jeszcze będzie dało z tego wyklikać. Trzeba było jednak zostać tym gryfem. To mógłbym sobie dodatkowy strzał oddać z tego kusza prawdopodobnie. No tak niestety. Niestety nie zadziała. Prawa moc by się przydała z Serafa na przykład na osiłka. Okej.
No cóż, no straszne, straszne. 56, 239. No kurczę, prawdę mówiąc, runy Berserka i runy z ten kręciołka nadrobiły statystyki, bo przeciwnik ma lipę, no 70. Ja mam super. 20, 15 plus jeszcze wytrzymka i mimo wszystko mnie bije coś. Po troszku, bo to śmiesznie czasem wygląda, ale. Ale kurde, się zbiera w sumę całkiem taką nieprzyjemną ostatnio. Runy Berserkera, dobra, chodź podejść do niego, to przy okazji, no, o. No znowu go odsunął, kurde. Potrzebowałem tego. Dobra, smok kolejny spadnie? Nie, niestety, raczej wątpię. Więc będziemy się bić tym ziomeczkiem. Kurde, kurde. Jakby jeszcze tak. No szczęście się nie mogło uśmiechnąć, bo mam na zero. Ale. Dobra. Myk, ładna kontra. I teraz jeszcze go chyba dokończę. Powoli trzeba tak robić, żeby go dokańczać. Smoczek bije Serafa, dzięki czemu fanatyk dostaje boosta do ataku pewnie o plus 2. I do obrony też, ale o plus 1 chyba, tak? Ech, ech. No i w sumie całkiem sporo się zmieniło. Czekaj, 39 było czy 35? To robimy tak. No jeden z... A co mogę mu zabrać? Odbicie? To nie ma co. Jeden smoczek jest cedny. Potem go sobie tepnę. To nie ma tak, że ja zmarnowałem ruch czy coś. No dawaj, z fanatykiem powalcz. Fanatyk cię kurde... A, jednak nie chcesz. Okej. Dwie sztuki. 12 sztuk. No potem mogę się tepnąć, nie? Najwyżej. No tak, bo on jest w kolejce za bohaterem. To ja go sobie potem tepnę. Zabij go. Super. Teraz tak. Zabij tego. Chyba, że... No nie. Odporność na ogień jest po to, żeby z niej korzystać. Dobra. Wszystko już było. Wszystko już było poza teleportacją na kapłanie. I teraz tak. Konterkę ściągnąć. On ma wściekłość? Nie ma. Konterkę ściągnąć, to przy okazji byłoby łatwiej się bić. No. Dobra. Zobaczymy, co tu dalej będzie. ...51, 47, 237 stoi, to jest dużo. Okej, no 4 sztuki to jest tak jakby no niezbyt dużo. Bez kontry to bierzemy. Szkoda, że pół rolka tylko. Zrobiła się naprawdę dobra bitwa na wyniszczenie, no. Jak mu ściągnę te dwa staki w dolnym rogu, to już będzie całkiem.
Przede wszystkim chłopa muszę teleportować obok. Okej. Dobra. No smoka będzie chciał użyć. Runy piorunowane. Serio? O Jezu. Ale pech. 23, 25. No, spróbuj, kurde, tylko. No, ja myślę. I teraz tak. Teleportacja, chłop obok. I dzięki temu będę mógł go bardzo fajnie przyzłomować. 25 ataku mam na chłopie. Runy Berka. Dobra. Nic nie biją mnie. Jak mu ściągnę tę jedynkę, to będzie już tak całkiem fajnie. Kapłan będzie tego za chwilę prostował. No, serio. Masz szczęście, bo to byłoby takie aż XD. 35. Nie chcę mi się stać w ścianie płomieni. Kosztem 50 obrażeń, tak? Dobra, super. Ile jest szans na to? 58, czyli musiałaby być rolka połowa. I wtedy by faktycznie było super. No cóż, no, zaryzykujmy, może się powiedzie. Niestety nie, 53, no kurde, serio. Dobra, fajnie. Od razu może by oczyścił go z czegoś. Bo co ty tam masz? Odbicie pocisku, ok. 20, 200, 20, no tak już coraz mniej, ale też on nie będzie aż takiego pogromu robił. Poza tym mam operacyjnego osiłka, który ewentualnie mógłby jeszcze pozbyć się tego ziomka. Jak będzie oczywiście taka konieczność, tutaj dam sobie defa i powinien wytrzymać w miarę. No te staty jednak robią mi grę, co? Jednak jakby, kurczę, ilość ataków w jednej turze, którą potrafi wykonać przeciwnik, jest tak duża, że... Okej... Okay. Da się jakoś przeżyć. Tak... Nie oczyścił go? Odbicie od pocisku, okej. Okay. Dajmy defa, runy magicznej kontroli. No i co on może skontrolować mi? Odbicie pocisku. Mam nadzieję, że odbicie pocisku. Wytrzymki by... Z wytrzymką bym się nie chciał rozstawać. 24. A bo ty nie masz wytrzymki, okej. Odbicie pocisku zostaje oczyszczone. Czyli co, on mu ukradł, tak? Odbicie pocisku. Tak, ukradł mu odbicie pocisku na 0,65 tury i przy okazji w kontrze go oczyścił z tego. Super. Szesnastu, więc jeszcze chwila. No i teraz tak. Peszenie.
Właśnie ile tej many? 94 jest jeszcze. Osiłek ma wytrzymkę? Ma. Dobra. 10% punktów życia mu zabiorę. Czyli jeden punkcik. Czyli osłabię go o 200. O 200. Kosztem tego, że dam mu. Aha, 390. No dobra, to chyba się na tą chwilę opłaci. Prośba do Osiłka, żeby nie moralował. Kurde. Chciałbym go w sumie załatwić. 7 sztuk, wow. Głupio będzie go tracić, ale no, nie mogę się stąd ruszyć. Ten jeden smok musi po prostu... O, tak zrobimy. Tylko z której strony podbiegnę? Przez płomienie? No pewnie, że tak, kurde. Dobra. A nie. No to ciekawe. To naprawdę ciekawe w sumie. I teraz nie może mi dwóch załatwić. Ale się samo rozwiązanie problemu znalazło. Że mi tak chłop robi grę, to aż się nie spodziewałem. Kurczę. I co żeś mu ukradł? 3, 5. On ma jakieś AOE czary? Kulkę. Chodź. Dobra, Gites. Wytrzymka oczyszczona, to będzie łatwiej go tam klepać. No i tu wpada kulka teraz, niestety. Te 12. Dobrze, że mam te odporności. Kurde, jest jeszcze szansa, żeby odparł. To byłoby w ogóle super. Mówię, wiecie co jest najśmieszniejsze? Że jak póki Osiłek nie stwierdzi, że czas moralować, to dopóki jest dobrze. Dlatego, że mogę go sobie tepnąć tam, gdzie potrzebuję w danym momencie. I chciałbym w sumie go tepnąć pod nie, chociaż no nie, nie w tym momencie. Będę musiał czymś zastąpić, żeby on nie mógł strzelać, bo jak 27 sztuk mi wywali kopa, to też nie będzie fajnie. Ech. 5, 77 i 1,27. Póki stoi chłop i mam te wskrzeszenia śmieszne na 5 spell power. Ostatnio przez to przegrałem z Przemkiem. Okej. Okay. No, bolesne, nie przeczę. Jeszcze jedną turkę mu tu zblokuję. No, nie dał rady, okej. Okay. No to 7 sztuk za darmo, dobrze. Kurde, nadal 1-2 bijesz? Sporo jest. Albo tutaj chodź. Jak nie przechodzę przez płomienie, to jest git. Oszołomił go i drugi raz nie uderzył. Okej, okay, ale to z drugiej strony nawet dobrze. To jest strata ataku, ale strata też runy ze strony przeciwnika. Trzeba się go pozbyć. 20 ataku na 4-4 to jest strasznie dużo. Jakbym miał nawet szał, cokolwiek, no. Nie oczyścił mu nic. Koda. No teraz to w sumie... Czego nie macie już? Łaska jeszcze turkę, wytrzymka jest jeszcze. Potrzebna. A wskrzeszenie? No na razie to byłoby raczej błędem. Chodź tu koniu. Koń zawsze spoko. 5801. Na razie jak nie kontratakują, to bierzemy. Dwa razy?
Super, kurde, jednak szczęście żołnierza oddaję w tej bitwie. Dopiero było go 27, już jest 8. I na razie nie pozbędzie się, znaczy nie będzie miał możliwości strzału na razie, to też spoko. Okej, no kulka. Ła. Ale konik powinien w miarę skontratakować coś tam. Albo i nie, bo dostał kurde oszołomienie. Głupi. Ech. 60. No, no chłop porobi. Po prostu. Chłop porobi. Co śmieszne, odsłonił się teraz też gryf, więc może gryfa mnie teraz podnieść. On jeszcze ma efekt głębokiego zamrożenia? Nie ma już. Dobra, no to nie będzie aż tak źle. Coś tam mu skontratakuje. Mi to nawet byłby potrzebny ten koń, tylko żeby teraz kontrę ściągnąć z niego. I wtedy chłopem mogę już go dobijać w sumie. Znaczy nie wiem, czy tego nie robić po kolei, będzie tak na, raczej bardziej bardziej ok chyba. Bo no, jeśli po kolei, czyli dobić kapłana, potem dopiero go zabić. Znaczy no, to jest jedna jednostka, która jest no jakby nie była power stackiem, okej. Okay. No tak, power stackiem, właśnie o tym mówiłem. Dobra, bij się z wózkiem. Na razie. Łaskę już jeszcze macie, czy już nie? Nie, łaskę trzeba odświeżyć. Nie ma kontowania. No szkoda. To ściągnięcie kontry i... Czekaj, co on ma na sobie? Runy piorunowładne. To w sumie. Dobra. Ciach. Nie ściągnął z niego? Nie ściągnął. Ale to zawsze coś, nie? Było 69, jest 61. Powinno być ok. No 18 many mu zostało. Za chwilę nie będzie już sobie mógł pozwolić na ściąganie mi chłopa. Co prawda go chyba przesunie za smoka, ale to chyba tak. 7 punktów życia ma na razie jeszcze. Na jedną sztukę, więc jest ok. Wytrzymkę trzeba mu odnowić koniecznie. Co prawda do tego ataku nie jest mi to potrzebne, ale ogólnie do kontynuowania rozgrywki owszem. Dwa razy? Tak. Chłop jest fanatykiem. Wytrzymka koniecznie, koniecznie. Na tą chwilę mi potrzebna. Nie zabije go niestety chłop. Za to spoko opcja, że... A. Nie zablokował. On sam sobie zablokował. Czekaj, czekaj. No dojdzie teraz do niego, nie? Ja nie jestem w stanie tego zablokować. No dobra, niech się pobiją trochę, trudno. Kapłanem tam pójdę do niego za chwilę. W 84, ale jest go mniej, w sensie punktów życia ma mniej. 20 ataku, 25 ataku, 28 obrony. No przebija go, w kontrze go przebija po prostu. To prawda, ten harcownik ma obrażenia 4-4, no ja mam 2-2. Więc w zasadzie to jest pełnoprawny stack, no tak jakby ilościowo praktycznie to samo się atakowało. Tak jakby ich było 200 w sumie, względem mojej kontry. Masz na sobie te runy? Masz. No jakby go odsunął. Nie, jednak nie. Tak, tak, nie. Zdjęło oszołomienie.
Jako, że jest już wytrzymka rzucona, to tepek. Już nie masz tych kręciołka. 100%, że nie masz. Już korzystał z niego. No ja jeszcze w razie czego mogę tam podnieść sobie na przykład gryfa, nie? Jak się bardzo będzie chciał smokiem ruszyć. Mówię, to jest bardzo ważny ruch dla mnie w tym momencie, no. Magicznej kontroli. Okej, jeden. To żeś mu zabrał. No, wytrzymkę. No to już zmienia się dosyć mocno. No muszę mu mocno teraz przywalić i... Nie udało się. Dobra, 26. Dwa razy? Dobra, 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 dobra. To mi ratuje mocno. On tak w zasadzie, no wiecie, ma ogromną szansę na to. Ze szczęściem żołnierza, ale przyznam, że w tej bitwie to wyjątkowo, no cały czas to robi. Wyjątkowo cały czas. No i teraz jeszcze 23 sztuki, no coś tam mi zrobi. Teraz trzeba podnieść gryfa, skoro jest możliwość. 14, wow. Koniec. A, bo on już nie mógł głębokiego rzucić, dlatego tak się stało. Okej. No i sobie waita. Skrzeszenie. Dobra, to mi gwarantuje dokończenie bitwy w spokoju. Koniec. Jeszcze strzałkę magiczną może sobie wydropić co najwyżej. Idź sobie tutaj. Wciągniesz go. Fanatyk. Fanatyk. No dosłownie, no po prostu mi wziął i... Kurde, no było bardzo, bardzo blisko. Dwa? Jeszcze nie. Jeden. Kurde. Jakby teraz zaczął w sensie jakby pod koniec bitwy jeszcze zaczął wyciągać runy, to ajajaj. No. GG. No. Szczęście żołnierza to bitwę po prostu wzięło i zjadło, ale prawdę mówiąc, gdyby nie te podwójne ataki, to przeciwnik i jego podwójne, potrójne, popiątne ataki z run byłoby ciężko. Zobaczcie, jakie miałem statystyki, a jak trudno było to wygrać. Także nie zawsze staty są aż takie, kurcze, pewne zwycięstwa. No już któryś raz się z tym spotykam. Ostatnio tak przeklikiwałem sobie grę z Edgy Boyem, jak tam jakieś testy robiliśmy i miałem statystyki na orku 24. 20? Tak po prostu sobie przeklikaliśmy bez jakiegoś tam specjalnego rozwoju, wszystko wziąłem na pałę, oświecenie, atak i jakieś tam artefakty ze ścieżki. I miałem strasznie dobre statystyki, no i był krasnolud. Właśnie krasnolud z Wulfstanem i on tam sobie rozpoczął bitwę chyba na automacie. I słuchajcie, no wykończył mnie, nie? Miał statystyki tam z 10 czy 12 ataków, wystarczyło. Po prostu parę dobrych wjazdów w pierwszej turze na runie kręciołka i nie było co zbierać zorka, mimo że statystyki miał olbrzymie. I jeszcze dodatkowo był ten okrzyk wzmacniający ataku 10. No. Także staty nie zawsze, ale mądre ruchy i owszem. Dzięki za obecność na odcinku, zbliżam się, może kto wie, może się dokopię do top 20. Cześć!